Cześć. jeśli jesteś osobą, która dopiero zaczyna pracę z językiem niemieckim lub uczysz się tego języka od niedawna, bardzo ważne, żebyś poznała, poznał najważniejsze metody tworzenia zdań w języku niemieckim. Dlatego, że dzięki pewnym uniwersalnym strukturom szybko nauczysz się rozumieć to, co mówią do Ciebie Niemcy i samemu im odpowiadać, samemu tworzyć pewne wypowiedzi. I już na poziomie początkującym można bardzo łatwo usystematyzować sobie pewne ważne elementy. Ja o tym mówię dokładnie w metodzie małych kroków niemiecki logicznie, gdzie pokazuję krok po kroku, jak rozwijać zdania od takich prościutkich, które mają tylko podmiot i orzeczenie, po tworzenie pytań, dodawanie dopełnień, określeń czasu i miejsca, czasowników modalnych, trybu rozkazującego, mówienia w przeszłości itd. I wczoraj umieściłem tutaj na platformie niemiecki logicznie na Facebooku i na YouTubie film który jest fragmentem jednego z materiałów dotyczących kroków, poszczególnych kroków w ramach metody niemiecki logicznie. Mówiliśmy sobie tam o kroku trzecim, czyli dodawaniu dopełnień do zdań. I wychodziły nam takie proste zdania. Zobacz, ich brauche dich zliebt in, max du mich, ich lese ein Buch, gdzie mamy jakąś osobę, czyli nasz podmiot zdania, mamy odmieniony czasownik, czyli nasze orzeczenie i mamy jeszcze jakąś inną osobę lub rzecz, które są naszym dopełnieniem. Także trzy elementy za pomocą których można całkiem sporo powiedzieć już w języku niemieckim i też znowu zrozumieć takie przekazy, które ktoś w naszym kierunku kieruje. Co, chcie, co chcę pokazać Ci w tym filmie? Będziemy sobie brać takie proste zdanie, które tutaj są i rozwijać je o dodatkowe elementy. Czyli tak jakbyśmy te kilka dodatkowych kroków z metody małych kroków spróbowali szybko pokazać w jednym filmie. Więc weźmy sobie takie zdanie Ich lese ein Buch. Zobacz, mam je tutaj zapisane na tablicy Miro. I spróbujmy teraz zrobić z nim coś więcej. Przypomnę, ich lese ein Buch oznacza czytam książkę. Czasownik lesen jest czasownikiem nieregularnym. To tutaj długie e, w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej będzie się zamieniało na ie, ponieważ jest to czasownik nieregularny, a właśnie czasowniki nieregularne w tych dwóch osobach mają tendencję do tego, żeby mieć jakieś zmiany, na przykład tutaj w obrębie samogłoski w temacie czasownika. I zobacz, jeśli przyjrzymy się tak szybko tablicom gramatycznym niemiecki logicznie, to właśnie. Tutaj są przykładowe trzy czasowniki. W osobie ty oraz w osobie on, ona, ono możemy spodziewać się właśnie jakichś zmian. W pozostałych osobach, mimo że to jest czasownik nieregularny, to zobacz, on w pozostałych osobach odmienia się zupełnie normalnie. Ma te wszystkie końcówki, które są charakterystyczne dla zwykłych czasowników regularnych, które widzisz tutaj. Czyli. Jedyna nieregularność w większości czasowników nieregularnych, nie wszystkich, polega na tym, że w drugiej trzeciej osobie coś tam musimy. Po ja oczywiście w materiałach niemieckie logicznie, szczególnie w pakiecie Starter, dokładnie krok po kroku wyjaśniam, na czym polegają te zmiany, w których czasownikach można się ich spodziewać i jak odmieniać takie czasowniki. Przygotowałem też oczywiście nagranie, dokładne wymowy wszystkich czasowników nieregularnych. Natomiast teraz chcę Ci pokazać pracę nad tym czasownikiem. Na razie, co musimy wiedzieć, że czasownik lezen jest nieregularny. I odmienia się w ten sposób. Ich leze du list. Er sie jest też list. Ze względu na to: sy, druga i trzecia osoba są takie same. Wir lesen ihr, er sie lesen. Więc, jeśli na przykład wymienisz sobie osobę ich na jakąś inną, zobacz, że możemy sobie skorzystać z tych, które są tutaj na tej tablicy. Na przykład, ktoś chce powiedzieć: Moja dziewczyna, moja przyjaciółka czyta książkę. Wtedy zamiast tego ich, zobacz, które mamy tutaj, wpiszemy meine Freundin. Nawet możemy zostawić w całości na zielono, żeby pokazać, że to jest podmiot. Te dwa słowa. One są razem na pierwszej pozycji w zdaniu. Przypomnę, że w języku niemieckim jest taka zasada, że w takich normalnych, pojedynczych zdaniach czasownik. W zdaniu oznajmującym musi być na drugiej pozycji w zdaniu, ale to nie oznacza, że to musi być fizycznie drugie słowo, bo zobacz, tutaj pierwsza pozycja, w tym naszym momencie to będzie podmiot, składa się z dwóch słów, które razem wzięte są podmiotem na pierwszej pozycji. Tutaj może to einbuch też zaznaczę na niebiesko, żeby było widać, że to jest dopełnienie. Zobacz, musimy teraz coś zmienić tutaj w formie czasownika. No, bo leze, z końcówką e jest dostosowane do osoby ich. Ich leze. Co zrobimy w przypadku jej, czyli mojej dziewczyny? Musimy to e zamienić na nieregularną formę i-e. Tak? Dlatego, że czasownik leisen jest nieregularny. I tutaj na końcu pojawi nam się ty. Meine Freundin, list, list, tak, długie i. List ein Buch. Tutaj Okej. Okay no to mamy zmieniony tutaj podmiot możemy też zmienić na przykład dopełnienie tu jest książka ale załóżmy że ta przyjaciółka czy dziewczyna może czytać też jakiś tekst i teraz zobacz tekst jest rodzaju męskiego i teraz o ile dopełnienie buch czyli książka która po polsku jest żeńska ale po niemiecku jest nijaka tak mamy das buch to jest książka on czyta Ein Buch. I teraz możemy się od razu zastanowić, dlaczego w tym zdaniu napisaliśmy Meine Freundin, List ein Buch, a nie das Buch. Skoro książka to jest Das Buch. Jaka jest różnica między das a ein? Odpowiedź: Das jest rodzajnikiem określonym, a ein nieokreślonym. To oznacza, że das oznacza moja dziewczyna, jeśli chcemy powiedzieć, albo przyjaciółka, czyta tę konkretną książkę. Tę, o której coś już wiemy. Czyli, jeśli na przykład w poprzednim zdaniu byłaby mowa o jakiejś książce, która ukazała się właśnie na rynku i chcemy powiedzieć, o, moja dziewczyna właśnie ją czyta, to wtedy to DAS będzie pasowało. Natomiast, jeśli to ma być takie zdanie ogólne, moja dziewczyna, moja przyjaciółka czyta jakąś tam sobie książkę, wtedy zastosujemy rodzajnik nieokreślony, czyli to jest coś konkretnego, a te rodzajniki, które tutaj widzisz. Na dole oznaczają coś, o czym jeszcze więcej nic nie wiemy. Jakąś tam książkę. I to jest ważna zasada. Czyli Meine Freundin, List ein Buch, oznacza moja przyjaciółka czy moja dziewczyna, bo zobacz, to słowo ma dwa znaczenia. Jakąś tam książkę. Gdyby ona czytała tekst, a tekst po niemiecku też jest rodzaju męskiego, der Text, to znowu, jeśli czyta kogo, co. Musimy użyć tego niebieskiego biernika. I zobacz, po to są właśnie te kolory, żeby pokazać, co jest podmiotem w mianowniku, a co jest dopełnieniem w bierniku. Tutaj to bardzo wyraźnie widać. Tu mamy podmiot, mianownik, tu mamy czy tak kogo, co, dopełnienie w bierniku. Więc możesz sobie to niebieskie Einbuch wymienić na cokolwiek innego koloru niebieskiego. Ponieważ tekst jest rodzaju męskiego, powiemy Meine Freundin, List, einen tekst. Dlatego, że jeśli chcemy powiedzieć jakiś tam tekst, o którym nic więcej nie wiemy, też użyjemy rodzajnika nieokreślonego, ale zobacz, tym razem dostosowanego do rodzaju męskiego. Meine Freundin, List, einen Text. A den tekst byśmy powiedzieli, gdyby to był jakiś konkretny tekst, o którym już coś więcej wiemy. Mogę powiedzieć. Teraz już użyję trochę bardziej skomplikowanej struktury. Napisałem pewien tekst. Tak? Ich habe einen, jakiś tam, pewien tekst, jakiś tam tekst, einen tekst geschrieben. To habe geschrieben, to jest tutaj forma czasu przeszłego, perfektu, do której też za chwilę dojdziemy. I teraz, jeśli ktoś na przykład ma dziewczynę, może powiedzieć. Meine, tutaj, meine Freundin, to jest to miejsce, kto co? List. DEN TEKST. Czyli moja dziewczyna czyta ten tekst. Który tekst? Ten, który już napisałem. Wtedy zobacz, użyję rodzajnika określonego. Mogę powiedzieć o mojej żonie. Meine Frau, kto co? Rodzaj żeński, bo to kobieta, w mianowniku, ona. tak? Meine Frau, List, DEN TEKST. Ten konkretny tekst, który ja napisałem. Ale jeśli powiem Meine Frau, List, einen tekst. Będzie to oznaczało, że po prostu moja żona czyta jakiś tam tekst, jakiś o którym jeszcze więcej nie za bardzo wiemy, cokolwiek. I teraz zobacz, przypomnę tylko, że to, co jest w tym miejscu tabelki, to znaczy, main, bez żadnej końcówki, –meine, czyli zobacz, wygląda jak main, tylko że jeszcze ma e dopisane. Podobnie tutaj mamy minen, czyli też to main plus końcówkę en. Pozwala nam na tworzenie właśnie takich form też od innych osób. Czyli na przykład, gdybyś ty napisał, czy napisała jakiś tekst, i chciałbym powiedzieć, że moja żona czyta Twój tekst, to zobacz, co robię. Biorę sobie taką tabeleczkę z zajmikami dzierżawczymi i zobacz, że forma wyjściowa Twój od osoby du, czyli ty, brzmi dain. I teraz, jeśli chcę powiedzieć, że moja żona czyta Twój tekst, Przypomnę, że tekst jest rodzaju męskiego. Czyta kogo, co. No to zobacz, zamiast meinen tutaj zamienię my na dy i będzie meine Frau, List, Deinen, tekst. Moja żona czyta Twój tekst. I zobacz, dzięki jednej tabelce z taką główną odmianą rzeczowników, drugiej tabelce, którą przed chwilą sobie sprawdzaliśmy, z odmianą. Zaimków dzierżawczych, czyli to są takie zaimki, które oznaczają czyje coś jest albo do kogoś coś należy lub przynależy ktoś. Możesz też na podstawie znowu jednego zdania, takiego wyjściowego z tym czytaniem czegoś, zobacz ile rzeczy innych tworzyć. Weźmy sobie właśnie tutaj zamiast ein buch zrobimy einen text. OK, ale co jeszcze więcej możemy z tym zdaniem zrobić? Spróbujmy rozbudować to jedno zdanie o określenie czasu. Zobacz takie przykładowe określenia czasu. Mamy też tutaj. Das letzte mal. Ostatnim razem. Jeden montag w każdy poniedziałek. Morgen, jutro, tak, am Wochenende, w weekend, im April, w kwietniu, gestern, wczoraj, am Abend, wieczorem, ale zwei Wochen, co dwa tygodnie, vor zwei Tagen, dwa dni temu, um Halbzeit, o pół, do dziesiątej. I zobacz, że teraz bardzo łatwo możemy sobie wziąć jakieś określenie. Na przykład, yy, co dwa tygodnie. Niech będzie coś takiego, że co dwa tygodnie, moja dziewczyna, zostawmy na razie to czyta jakiś tekst. I teraz pytanie jest takie, gdzie to co dwa tygodnie włożymy do tego zdania? Odpowiedź, jest kilka możliwości. Moglibyśmy kontynuować ten szyk, który jest tutaj, czyli podmiot, czasownik odmieniony i tutaj to ale cwaj wochen, czyli co dwa tygodnie, dalibyśmy w tym miejscu. Ale cwaj wochen i byłoby takie zdanie. Meine Freundin list, ale zwei wochen einen tekst. Moja dziewczyna czyta określenie czasu, co dwa tygodnie jakiś tekst i byłoby dobrze. Ale możemy też sobie zrobić inne zdanie, bo zobacz, nie musimy każdego zdania w języku niemieckim zaczynać od osoby. Moglibyśmy wymienić ze sobą to, czyli kiedy, co dwa tygodnie. Zobacz. Tutaj damy to na pierwszym miejscu. I teraz ważne. Ważna rzecz, żeby nie było coś takiego, co się bardzo często pojawia jako błąd. Zobacz, to jest na razie błędne zdanie. Jeśli ktoś użyje dwóch jakichś elementów przed czasownikiem. Zobacz, tutaj jest określenie czasu, czyli kiedy, ale co dwa tygodnie, a tutaj jest osoba, meine Freundin i czasownik umieszczony tutaj dopiero na trzecim miejscu. I to jest błąd, ważne, dlatego, że Pewnie pamiętasz, czasownik musi być w takim normalnym zdaniu oznajmującym, na której pozycji, na drugiej. Co trzeba w takim razie zrobić? To list wyciąć stąd i wkleić tutaj. To jest bardzo ważne i to jest bardzo częsty błąd, dlatego że w języku polskim, no właśnie, mamy tak, że możemy powiedzieć co dwa tygodnie moja dziewczyna czyta list. Nikomu to nie będzie przeszkadzało, natomiast po niemiecku musi być. Konkretny szyk zdania. Skoro na pierwszym miejscu umieściliśmy określenie czasu, to na drugim musi być czasownik. Wtedy podmiot jest z tej strony czasownika, bo zobacz, podmiot, czyli w naszym przypadku ta osoba, jest albo po tej stronie czasownika, albo po tej. Nie ma w sumie innej możliwości, żeby jeszcze gdzieś tutaj pojawiła się w innym miejscu, żeby na przykład to Einen Tekst dać najpierw, a. Później dopiero meine Freundin. Teoretycznie moglibyśmy to zdanie zacząć też od: Einen Text. Einen Text list meine Freundin, alle zwei Wochen. Też byłoby to poprawne. I to byłoby zdanie, które pasowałoby, gdybyśmy bardzo chcieli zwrócić uwagę na ten tekst. Natomiast jeśli nie, to te dwa schematy zdaniowe są bardziej naturalne. No dobrze, no to weźmy sobie zdanie, które jeszcze rozwiniemy. Bo zobacz, możemy też powiedzieć, gdzie ona czyta ten tekst. I tutaj jest kilka możliwości, chociażby. In kino to jest do kina, zobacz, nie pasuje nam, bo tutaj jest dokąd. A my musimy powiedzieć, gdzie ona czyta. No bo czytać nie łączy się z takimi określeniami dokąd, tylko co najwyżej, gdzie ten ktoś się znajduje i wykonuje czynność czytania. Ten ktoś może czytać w kinie, im kino, in szule też ładne. Na hause zobacz to z do domu, to jest wyjątek, nie będzie nam pasował, ale może być zu w domu i może być im park w parku. I przypomnę też, że jeśli chcesz takich określeń, takich gotowych, zobacz już odmienionych określeń, miejsca znaleźć więcej, to to wszystko mam zgromadzone w moich materiałach niemieckich logicznie, w tablicach gramatycznych, które są w pakiecie XXL i w pakiecie starter. Jak najbardziej. Zobacz, masz dostęp do określeń czasu i określeń miejsca, gdzie to wszystko już jest odpowiednio odmienione, tak żeby nie trzeba, szczególnie, będąc osobą początkującą, robić tego wszystkiego samodzielnie. Więc weźmy sobie to sformułowanie, że w parku. I gdzie teraz dodać, że moja dziewczyna czyta co dwa tygodnie w parku jakiś tekst. Meine Freundin, list alle zwei Wochen. I teraz, no właśnie, możemy zastosować taką zasadę, że jeśli określenie czasu i miejsca mają być gdzieś obok siebie, to zawsze najpierw będzie czas, a później miejsce. Więc moglibyśmy powiedzieć: Meine Freundin list alle zwei Wochen im Park einen Text. Gdyby zrobić einen Text im Park, też będzie dobrze. To już nie jest takie bardzo ważne. Natomiast zawsze, jeśli obok siebie miałoby być kiedy i gdzie, to zawsze będzie najpierw kiedy, a później dopiero gdzie. To jest jedna z takich ważnych zasad. Ok, ale zobacz. W takim zdaniu, gdzie jest i czas, i miejsce, dużo bardziej sprawdzą się takie konstrukcje, gdzie czas umieszczamy sobie tutaj na początku. Ale zwei Wochen, list meine Freundin. Tutaj dodamy to impact. Einen tekst albo ewentualnie Einen tekst Park, chociaż Park Einen tekst brzmi bardziej logicznie. I oczywiście znowu zamiast Einen tekst możemy wrócić chociażby do tej wersji Einbuch. oczywiście wielką literą, bo wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim zapisujemy od wielkiej litery, dlatego Pak wielkie, buch, wielkie freundin, wielkie, wochen jako tygodnie, też wielkie tak, to jest też jedna z takich kluczowych zasad w języku niemieckim no dobrze, mamy określanie czasu mamy określanie miejsca, mamy kto to robi co robi i jeszcze jakby na jakim przedmiocie wykonuje daną operację czyli tutaj co czyta zobacz, to było króciutkie zdanie które, przypomnę, brzmiało w tej formie wyjściowej. Ich lese ein Buch. A zobacz, jak możemy już je poprzekształcać. I teraz, jeśli masz ochotę, możesz sobie tutaj wziąć jeszcze jakieś inne osoby. Ja link do tej tablicy znowu umieszczę w opisie do tego filmu. Możesz sobie właśnie zmienić na przykład meine Freundin na unsere Tochter. Nasza córka. Dlaczego nie? Skąd się wzięła teraz ta forma unsere, nasza? Przypomnę szybko. Że jeśli znowu weźmiemy sobie tablicy gramatyczne, zobacz i przejdziemy do strony numer 2, przybliżymy to unzere oznacza nasz. Zobacz, forma wyjściowa, taka bez żadnej końcówki brzmi unza. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć nasza córka, przypomnę, córka to jest kobieta, rodzaj żeński. Kto co, to będzie to miejsce, czyli forma wyjściowa. Unza, taką jaką tutaj widzisz, dostaje jeszcze końcówkę e. Unzere tohta I tak naprawdę wszystkie kobiety będą miały w mianowniku tę końcówkę e. Jest taki wyjątek, słówko dziewczyna, dziewczynka, jest rodzaju nijakiego. Das Mädchen. Więc teoretycznie, gdybyśmy chcieli powiedzieć nasza dziewczynka, tak w znaczeniu córka, ale tak, tak, właśnie pieszotliwie, to tam będzie taki wyjątek, że będzie Unza Mädchen. Ale takich wyjątków naprawdę jest bardzo niewiele. Co do zasady, wszyscy mężczyźni są rodzaju męskiego, wszystkie kobiety rodzaju żeńskiego. A tak jak mówiłem, przy rzeczach to już nie pokrywa się z językiem polskim, tak jeden do jeden. Czasami mogą być zgodności, natomiast zazwyczaj to nie jest zgodne. I teraz zamieńmy sobie jeszcze raz tutaj w ramach ćwiczeń. Zobacz. Zamiast meine Freundin wpiszemy sobie unzere. I teraz zobacz, jeśli masz taki schemat, to dokładnie wiesz, gdzie możesz te operacje zamiany pewnych elementów stosować. Tutaj możesz sobie zamienić określenie czasu, ale zwei Wochen. No, na przykład tam było coś takiego jeden młączak w każdy poniedziałek. No więc wpisujesz sobie jeden młączak. Nyt aga. Wiesz cały czas, że czasownik musi być tutaj na drugiej pozycji, obojętnie z ilu słów będzie składała się ta pierwsza pozycja. Wiesz, że podmiot musi być w takim zdaniu tutaj na trzeciej pozycji, wiesz, że później określenie czasu będzie tutaj i to, co czyta dana osoba, będzie w tym miejscu. I zobacz, jest jeden schemat, jeden taki szlak, który się w mózgu tworzy, a setki możliwości zmiany. Jednego zdania dopasowywania sobie osób, dopasowywania tego, co ta osoba czyta, kiedy i gdzie. Ale to nie wszystko. Spróbujmy jeszcze dodać jakiś czasownik modalny. Przypomnę tylko, że czasowniki modalne też są takimi bardzo specyficznymi czasownikami, które co do zasady odmieniają się inaczej niż takie zwykłe czasowniki. Pokażę Ci może właśnie te trzy. Zobacz. Wolen, müssen i können w czasie teraźniejszym. I tutaj zobacz, że w liczbie pojedynczej, jeśli weźmiemy sobie osoby: ja, ty, on, ona, ono, tutaj mamy same zmiany. Wolen. Zmieniło nam się to ona i. I zobacz, pierwsza i trzecia osoba nie mają żadnej końcówki. Mają takie czyste will. Tutaj jest czyste mus, czyste kan. Podobnie w trzeciej osobie. Niczego się nie dodaje. Ale to jest specyfika czasowników modalnych. I znowu, oczywiście, odpowiednią lekcję dotyczącą odmiany czasowników modalnych w różnych czasach i trybach nagrałem w pakiecie niemiecki, logicznie starter. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tak, tym pakietem, to, to odsyłam Cię bardzo chętnie do tego pakietu na stronie Akademia Lingua 24.pl. Dobra, zróbmy tutaj. Tak? Akademia Lingua24.pl, pakiet starter jest pakietem typowo dla osób, które dopiero rozpoczynają naukę języka niemieckiego, które chcą wszystkie te elementy, o których mówię w tych filmikach dostępnych bezpłatnie, przećwiczyć sobie bardzo gruntownie i mieć materiał do tego, żeby jak najszybciej. Rozumieć komunikaty i samemu tworzyć, bo dokładnie o to chodzi w języku. Akademia Lingua 24.pl, tam znajdziesz więcej informacji. Wracamy do naszych zdań. Jeśli weźmiemy sobie czasowniki modalne i powiedzmy, chcemy powiedzieć, że mo, nasza córka chce, tak? Chce, to jest ona, córka będzie tutaj, tak, Córka to jest inaczej z, ona, więc będzie ten czasownik. W każdy poniedziałek czytać w parku książkę. Wiadomo, że czasami część z tych zdań będzie już tak troszeczkę sztucznie przedłużana, bo zobacz, że nie zawsze muszą te wszystkie elementy wystąpić, ale chcę Ci pokazać, gdzie, jeśli chcemy to zdanie rozszerzyć, będą poszczególne części. Tutaj, w miejscu odmienionego czasownika, będziemy właśnie odmieniać czasownik modalny, czyli tutaj będzie to nasze wyl. Ja go z, w całości zaznaczę ma na magentowo. Przypomnę tylko, że w materiałach niemieckich logicznie tym kolorem magentowym oznaczam albo końcówki z odmiany czasowników, albo właśnie, jeśli to jest w środku, to pewne nieregularności. I tak jak już wspominałem, ponieważ czasowniki modalne są bardzo nieregularne w liczbie pojedynczej, dlatego całe to wyl jest zaznaczone kolorem magentowym. Jeden montag will unsere Tochter im Park ein Buch. No i teraz musimy gdzieś pokazać jeszcze, że co poniedziałek nasza córka chce w parku czytać książkę. Po polsku zobacz, czytać książkę. Najpierw mamy czytać, później książkę, ale po niemiecku jest zasada tak zwanej ramy zdaniowej. Co to oznacza? że jeśli jest w tym zdaniu już jakiś czasownik, który się odmienia, czyli tutaj to będzie nasz czasownik modalny, to ten drugi czasownik i umieszczamy na końcu zdania i tutaj po odmienionym modalnym ten drugi czasownik będzie w bezokoliczniku, czyli w takiej formie, którą znajdziesz w słowniku, nieodmienionej. Czyli to będzie czasownik lesen. Lesen oznacza czytać. Zaznaczamy na czarno i zobacz co jeszcze zrobię. Podkreślę to EN. Bo w materiałach niemieckich logicznie podkreślam końcówkę bez żeby od razu było widać, że to się odmienia, a to jest nieodmienne na końcu zdania. Znowu tworzysz sobie taki specjalny szlak w mózgu, który, jeśli przećwiczysz go wiele razy, od razu pomoże ci w takim samodzielnym budowaniu zdań. I zobacz, chodzi o to właśnie, żeby ćwiczyć sobie te wszystkie elementy na sucho. Tak? Na, na poligonie, kiedy nikt cię nie sprawdza, po to, żeby później już na placu boju nie myśleć o tych wszystkich konstrukcjach, a jednocześnie żeby wykorzystywać to, co mózg Zapamiętał, bo jeśli dojdzie jakaś sytuacja stresowa, będziesz musiała, musiał komuś szybko udzielić odpowiedzi na jakieś pytanie, to jeśli tylko uczysz się tak tradycyjnie słówek albo po prostu czasowników i jakieś tam odmiany, na przykład lesen, tak? Załóżmy, że ktoś tak uczy się tradycyjnie, mówi OK, to się odmienia iś lajzy, do list as jest list, wie lesen, i elast see No dobrze, umiesz odmieniać lesen, ale co z tego, jeśli nie wiesz, jak użyć tego lesen w zdaniu? Ta metoda jest dużo lepsza. Wiesz. Co odmienić? Wiesz również, jeśli masz czasownik, chociażby tutaj WOLEN, jak odmienić go do konkretnej osoby. Ich wyl will, du wyl, Korzystaj sobie z takich tabelek jak najczęściej, żeby też twój mózg opatrzył się z tym wszystkim. I wtedy dopiero, właśnie kiedy zaczniesz sobie to w praktyce wykorzystywać na sucho, dużo łatwiej będzie ci samodzielnie tworzyć podobne konstrukcje, już w takich warunkach normalnych, gdzie będziesz musiał, musiała używać tego języka. Jeden montag will unsere Tochter im Park ein Buch lesen. Ładne zdanie. Teraz tak, spróbujmy jeszcze to zdanie przemienić na zdanie w czasie przeszłym perfect. Tam też będą dwa elementy, bo przypomnę, w czasie przeszłym perfect, zdania budujemy przy użyciu czasowników posiłkowych. Mamy dwa czasowniki posiłkowe. Haben i Sein. Zobacz, takie schematyczne zdanie w czasie przeszłym perfect wygląda w ten sposób, że mamy odmieniony czasownik posiłkowy haben lub ewentualnie do innych czasowników czasownik sein. One tracą swoje pierwotne znaczenie tutaj w czasie przeszłym perfect. Ten haben nie oznacza już, że ktoś coś ma, tylko po prostu to jest czasownik posiłkowy. On nie ma już w tym zdaniu swojego żadnego znaczenia, on tylko pokazuje, że dane zdanie jest utworzone w czasie przeszłym. Perfect, czyli takim czasie, w którym zazwyczaj mówimy o wszystkim. Historyki czy artykuły prasowe są pisane zazwyczaj w czasie preteritum, a właśnie język taki typowo mówiony, język takiej codziennej komunikacji to czas perfect. I zobacz. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, że ja przeczytałem książkę, nawet nam się dobrze składa, mamy Ich habe, tak? Ich i habe razem. Tu mamy dieses Buch gelesen. To jest czasownik nieregularny, ale przypomnę, ma na początku taką, taki przedrostek G, który jest bardzo charakterystyczny dla tworzenia czasu przeszłego. No i znowu więcej na temat tworzenia czasu przeszłego wszystkie przykłady wszystkie mm, dodatkowe elementy dotyczące tego jak tworzyć perfekt i formę particip swaj w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych albo w przypadku czasowników nierozdzielnie złożonych z takimi specjalnymi przedrostkami omawiam w odpowiedniej lekcji w pakiecie Niemiecki Logicznie Starter. Tutaj jest gelizen. Na razie przyjmujemy. Zobacz, że ta forma Partizip 2 jest wspólna dla wszystkich osób. Odmienia się tutaj tylko czasownik posiłkowy. Ich habe, du hast, er sie ist, hat, wir haben, ihr habt sie ham O tym, dlaczego tutaj mówię ham, ham, tak przez my na końcu, też już wielokrotnie mówiłem. Chodzi o to, że mamy po pierwsze redukcję samogłosek, tego tutaj e w wygłosie, a po drugie, że by. I my mają to samo miejsce artykulacji, więc łatwiej przejść z by do my niż z by do ny. Oba są właśnie tutaj wargowo-wargowe. Dlatego bardzo często Niemcy, kiedy mówią yy, właśnie haben, nie mówią tak wyraźnie haben, to tak prawie nikt nie powie. Niektórzy mówią haben, haben, przez ny słyszalne na końcu, ale bardzo wiele osób powie haben, haben, by, my, my. To jakby to samo, tylko że by wyrzucam powietrze tutaj ustami, a my wyrzucam nosem. I dlatego jeśli słyszysz gdzieś ktoś mówi wieham, wieham, nawet czasami to brzmi trochę jak ham, ale to jest ha b my wieham, coś gemacht, to zobacz, to właśnie będzie chodziło bardzo często o tworzenie czasu perfekt. i jeśli przyzwyczajesz się znowu do tego, że ktoś powie wieham, wieham, ziham, to od razu też bez zastanawiania się, będziesz wiedzieć, skąd to się w ogóle bierze. Wracając do naszego przykładu. Ich habe dieses Buch, gelesen, znaczy przeczytałem tę książkę. Czy pamiętasz, jak powiedzieć, przeczytałem jakąś książkę? Musimy użyć czego? Rodzajnika nieokreślonego. Książka, przypomnę, z rodzaju jakiego. Jakaś książka to będzie ich habe ein Buch gelesen. Co z tą córką, która w parku czytała? córka przypomnę to jest ona tutaj, die Tochter, powiemy unsere Tochter w miejsce tego sie, hat, możemy dodać jakieś określenie czasu, na przykład wczoraj, gestern, ein Buch, albo nawet dieses Buch jako tę konkretną książkę, to jest jeszcze mocniejsze tę niż rodzajnik określony, można dodać im Park gelesen, albo im Park dieses Buch gelesen też byłoby dobrze, tak, czyli zobacz jeśli chcesz stworzyć takie zdanie w czasie przeszłym perfect, możemy powiedzieć, ja sobie tylko to skopiuję, na pierwszym miejscu damy unser tota. Wycinam, wklejam, ciekawe tylko, czy się kolor tutaj zachowa? Nie, dobra, to już nie będę wycinał, tylko przepisywał, skoro i tak musimy sobie tutaj pozaznaczać, czyli podmiot może być spokojnie tutaj, ale nie musi, bo wiesz dobrze, że na pierwszym miejscu w zdaniu możemy też dać chociażby określenie czasu takie odnoszące się do przeszłości. To na przykład gestan, zobacz to gestan mamy tutaj wczoraj. Mogłoby być vor zwei Tagen, dwa dni temu, też by pasowało do takiego. Mo, może być am Wochenende, bo jak najbardziej w tym zdaniu w czasie przeszłym możemy mieć weekend, który się już skończył, który minął. Wszystko by nam tutaj pasowało. Mogłoby być to na pierwszym miejscu. Ja tutaj akurat napiszę z córką na pierwszym miejscu. Teraz na drugim, tam gdzie odmieniamy czasownik, przypomnę, musimy przypomnieć sobie, że to będzie Tochter hat, trzecia osoba liczby pojedynczej, jako czasownik posiłkowy do tworzenia czasu przeszłego. Perfekt. Tak? Czyli tutaj robimy zamiast WILL będzie hat. Teraz. Przypomnę, jeśli była taka kolejność, co dać pierwszy czas czy miejsce, to dajemy najpierw czas, czyli weźmy sobie tutaj gestan. Jako wczoraj, gestan. Tu tylko taka ciekawostka a propos wymiany. Yy, przepraszam, wymowy. Nie wiem dlaczego on tutaj nie chce mi tego na czarno zaznaczyć, mimo Teraz jeszcze raz, sekunda. O, teraz się udało. Dobra, może być szary. OK, mm, że na początku słów sy i ty wymawia, wymawiamy jako szyty, tak? Na przykład sztul krzesło, piszemy syty uchyly, czytamy sztul przez takie długie u. Natomiast tutaj w środku, zobacz, mamy gestan, nie mówimy gestern, tylko gestan. Czyli unsere Tochter, podmiot na pierwszym miejscu, hat, to będzie ten nasz odmieniony czasownik na drugim miejscu, gestan, kiedy, wczoraj, gdzie, Impact, co? Ein Buch. I tutaj będzie Gelesen. gelesen. E, tu przypomnę, to jest to G, takie bardzo charakterystyczne dla czasu przeszłego. Perfekt. Tutaj. I jeszcze zobacz, tu na końcu też będzie EN, ale to już nie jest podkreślone, to nie jest bez okolicznik, Tylko to zaznaczam takim kolorem, żeby pokazać, że to jest po prostu czasownik nieregularny, lezen Czasie przeszłym. I zobacz, w tym materiale nie chcę za bardzo przedłużać, ale pokazałem ci, jak z bardzo prostego zdania, które przypomnę tylko w formie wyjściowej, brzmiało Ich Lese ein Buch. Ich Lese ein Buch. Możesz tworzyć bardziej zaawansowane zdania, czy to zmieniając osobę, czy zmieniając dopełnienie, czy dodając określenie czasu, określenie miejsca. Możesz też tworzyć zdania z czasownikami modalnymi i drugim czasownikiem w bezokoliczniku. Mogą to być też zdania w czasie przeszłym perfekt. To wszystko są elementy z poziomu A1, czyli z takiego podstawowego. Oczywiście na przykład czas przeszły perfekt zazwyczaj omawiany jest dopiero po kilku miesiącach nauki języka niemieckiego, ale też na poziomie początkowym A1 powinno się o nim mówić. Te wszystkie elementy omawiam też Właśnie w zasadzie tutaj 10 kroków niemiecki logicznie dla osób początkujących. To są te małe kroki. Jak widzisz, dzisiaj skorzystaliśmy tak naprawdę z kroku trzeciego, bo było dopełnienie, co czyta, tak? Einen Text, ein Buch. Był czas i miejsce, czyli krok czwarty. Użyliśmy czasownika modalnego. To było to Will, czyli krok piąty. I zobacz, jeszcze krok siódmy. Opowiedzieliśmy o przeszłości w czasie przeszłym, perfekt. Co prawda tylko na jednym przykładzie, ale chcę Ci pokazać, że możesz bardzo łatwo samodzielnie przekształcać inne, dowolne zdania, które znajdziesz, czy to w moich materiałach, które tutaj pokazuję, czy to już w płatnych materiałach niemieckich, logicznie na platformie Akademia Lingua 24.pl. W tym materiale to już wszystko. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmach na kanale niemiecki logicznie.